21 listopada w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie odbył się Andrzejkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej, w której udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. W godzinach rozgrywek już było wiadomo, kto jest zwycięzcą. W kategorii szkół podstawowych na miejscu trzecim znalazła się szkoła z Piekoszowa, na drugim z Brynicy, a na miejscu pierwszym szkoła w Jaworzni. Tytuł najlepszego strzelca w tej grupie zdobył Bartek Matkowski, najlepszym zawodnikiem został Jakub Bakalarski, a bramkarzem Krzysztof Klimkiewicz. Najmłodszym zawodnikiem turnieju był Karol Arabasz. Nie tylko liczy się zwycięstwo, sam udział jest bardzo ważny. Więc tu również podziękowania dla opiekunów, że chcą z Wami być, chcą Was przywozić do turnieju i że Was przygotowują do tego turnieju. Sędziom wszystkim zaangażowanym w tym turnieju. Dziękuję bardzo. W kategorii gimnazjum na trzecim stopniu podium stanęli uczniowie z Łosienia. Na miejscu drugim uplasował się Zajączków, a zwyciężyli gimnazjaliści z Piekoszowa. Tutaj najlepszym zawodnikiem okazał się Dawid Smardzewski. Tytuł najlepszego bramkarza zdobył Damian Zbroszczyk, natomiast statuetkę dla najlepszego strzelca otrzymał Filip Postawa. Zdaniem jest, że powinniśmy zbierać na każdym razem takie turnieje i z tego co słyszę, będzie jeszcze nie jeden, prawda? Także spotkam się na następnym. Ja też wszystkim życzę wszystkiego dobrego. W tej dyscyplinie, którą uprawia się turnieje, to ale w piłce szczególnie to jest najfajniejszy sport, tak? Najbardziej popularny. Zaraz dostanę nagrodę, wszystkim życzę wszystkiego dobrego i gratuluję każdemu, kto dzisiaj odniósł sukces, a chyba wszyscy dzięki temu uczestniczyliście. Dzięki serdecznie. Witam Was serdecznie, gratuluję udziału zwycięstwa. Powiem tak, szczególne podziękuję dla pani dyrektor, dla pana burmistrza, dla pana dyrektora BCK za miłą współpracę przy organizacji takiego turnieju i na pewno jej będzie więcej. Dziękuję za przychodzenie. Głównym organizatorem turnieju był Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie. Sponsorami wydarzenia byli wójt gminy Piekoszów, Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie oraz GLKS Astra Piekoszów.